Witajcie na kanale Pociągi. Zapewne wielu z Was kojarzy charakterystyczne wysokie wagony, które jeszcze kilka lat temu jeździły u nas w kraju. Były one jedyne w swoim rodzaju, ze względu na to, że posiadały dwa piętra, co jest rzadko spotykane w składach pociągów u nas w kraju. Jednak od jakiegoś czasu nie są one spotykane. Zatem, co się z nimi stało? Jak wyglądały w środku? Czy nadal jeżdżą w PKP? Na te pytania oraz inne odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zanim przejdziemy do filmu, napisz, czy jechałeś kiedyś BIP-ami i jak wspominasz podróż tymi wagonami. Wagony BIP-a były osobowymi wagonami piętrowymi zbudowane w zakładach w Gorlitz od roku 1959 do roku 1977. Konstrukcja ta, mimo że bazowała na rozwiązaniach przedwojennych, to była dość nowoczesną konstrukcją. Jeszcze do niedawna był on eksploatowany na liniach lokalnych o sporym natłoku pasażerów, a w przeszłości wagon ten spotkać można było również w pociągach pospiesznych. W roku 2018, w czerwcu, ostatni taki zestaw przewiózł pasażerów na relacji Chojnice-Hel-Chojnice. Jak wygląda historia tego typu wagonów? Otóż pierwsze piętrowe wagony powstały już w XIX wieku. Spotkać je można było w ruchu podmiejskim i wyróżniała je jedna istotna zaleta. Pozwalały na przewiezienie większej ilości pasażerów bez konieczności wydłużenia składu pociągu. W Polsce ich historia zaczęła się w roku 1883, gdzie dwa piętrowe wagony silnikowe systemu Thomasa znalazły się w kolei Oleśnicko-Gnieźnieńskiej. Pierwszy piętrowy wagon w Polsce oznaczony był jako Breslau 970, który z Niemiec trafił do Polski, do Wrocławia. Natomiast w roku 1931 został on skasowany. Pierwsze wagony piętrowe wyprodukowane w Polsce powstały w roku 1936 we Wrocławiu. Były one eksploatowane przez Koleje Zachodnio-Niemieckie do roku 1977. A jaka była geneza tych wagonów? Po zakończeniu II wojny światowej kraje socjalistyczne miały zapotrzebowanie na duże liczby wagonów do ruchu podmiejskiego, szczególnie na terenach przemysłowych takich jak Górnośląski Okręg Przemysłowy. Ze względu na słabą dostępność węgla składy musiały być jak najbardziej pojemne i efektywne. Również perony nie były zbyt długie, co ograniczało opcję wydłużenia składu pociągu. W projekcie tych wagonów wykorzystano przedwojenne konstrukcje podobnego typu, jednak zamiast dwóch członów postawiono na cztery, co skutkowało zwiększeniem liczby miejsc w zespole. Produkowane były one w Gorlitz oraz używane przez Kolej Wschodnio-Niemiecką. Pierwszy prototypowy egzemplarz opuścił fabrykę w roku 1952. Ciekawostką jest to, że posiadał on układ drewnianych siedzeń. Na górnym pokładzie znaleźć można było układ 2 plus 3. W jednym rzędzie poprzek wagonu były dwie ławki rozdzielone przejściem, a na dolnym pokładzie duże ławki, które były umieszczone wzdłuż ścian bocznych oraz na środku. Czyli pasażerowie siedzieli bokiem do kierunku jazdy. Następnie drewniane ławki zostały zastąpione siedzeniami półmiękkimi, a w nowych modelach pojawił się układ 2 plus 2. Po tym jak w roku 1955 została zlikwidowana trzecia klasa, wagony zostały przekwalifikowane na klasę drugą. W 1959 roku po zaspokojeniu krajowego taboru zespoły wagonów eksportowane były do innych krajów, w tym do Polski, gdzie je przemalowano i dodano nazwę przewoźnika na pasie pomiędzy oknami dwóch poziomów. A w roku 1970 rozpoczęła się produkcja tych wagonów wraz z członem sterowniczym. Wagony te w pierwszej kolejności znalazły się w GOP-ie, czyli obszarze o szczególnie dużym natężeniu ruchu. Często zdarzało się, że w jednym składzie jechały nawet dwa zespoły wagonów piętrowych. Po czasie, w roku 1968, pojawiły się one również w DOKP Warszawa. Znalazły się one również w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu czy Szczecinie. Wagony były prowadzone przez wszystkie rodzaje trakcji, czyli przez parowozy, spalinowozy oraz elektrowozy. Początki tych wagonów nie były zbyt kolorowe. Głównym problemem był fakt, że na ponad 800 miejsc znaleźć można było tylko dwie toalety. W tym celu zagospodarowano niewielkie toalety w środkowych członach pod schodami. Zmiany również dokonano w układzie siedzeń na 2 plus 2, co skutkowało zwiększeniem pojemności, gdyż była większa liczba miejsc stojących.
Łącznie od roku 1959 do roku 1977 sprowadzono z Gorlic 473 zespoły czterowagonowe oraz 57 wagonów zapasowych, czyli razem 1949 pojedynczych członów. I tutaj poznajemy genezę nazwy tych wagonów, gdyż otrzymały one oznaczenie literowe BIPA, co skutkowało tym, że zaczęto je nazywać BIPami. W PKP zespoły te były używane głównie w ruchu podmiejskim, regionalnym, a nawet pośpiesznym. Na samym początku składy były czterowagonowe, następnie niestety przez oszczędności pojawiły się trzy, a końcowo i dwuwagonowe. Warto jest tutaj wspomnieć o modernizacji w pierwszych latach prowadzenia tych wagonów. Dodano wtedy toalety, zmieniono układ siedzeń oraz dodano półki na górnym pokładzie. Usunięty został napis Polskie Koleje Państwowe na rzecz skrótu PKP, a w roku 1971 doszły również napisy według standardu UIC. Przeniesiono je z okolic drzwi na środek ściany bocznej. W roku 1974 opływowe dachy na końcach zastąpiono prostymi. Po zmianie czoła z pierwotnych trzech okien zostało tylko jedno, od przedziału służbowego. Dodano również nowe przepisy światła końca pociągu. Znajdowały się one wyżej niż w standardowych wagonach. Po tym jak powstała grupa PKP, zespoły tych wagonów przydzielono do przewozów regionalnych. W tym czasie również zostały one przemalowane z koloru oliwkowego na pomarańczowo-żółty. Remontem tych wagonów zajmowały się głównie zakłady w Pruszkowie, a następnie Bydgoska PESA. Od roku 2010 BIPy spotkać można było na trasach pociągów Regio w Wielkopolsce na relacji Poznań-Leszno, Poznań-Krzyż, Gniezno-Leszno oraz Poznań-Wolsztyn. Ostatnim miejscem ich eksploatacji były niezelektryfikowane linie na Pomorzu Gdańskim. Część z tych wagonów udało się odrestaurować i były używane w składach retro. Przejdźmy teraz do ich wnętrza. Były one bezprzedziałowe, a układ siedzeń w nich zastosowany to był 2 plus 2. Dojście do pokładów zapewniały schody w przedsionkach. Na końcach wagonów znaleźć można było toalety i przedziały służbowe. Dodatkowo zamontowano toalety pod klatkami schodowymi członów środkowych w nowszych wagonach. Przez fakt, że schody były szersze niż korytarz na górnym pokładzie, siedzenia przy schodach były pojedyncze, ale trochę szersze niż połowa normalnej kanapy. Na dolnym pokładzie w okolicach schodów również mamy lekkie zaburzenie układu miejsc. Na środku przy szafce elektrycznej pod schodami na poziom górny znaleźć można było kanapę dwuosobową bez oparcia, a dalej od schodów miejsca pojedyncze. Oznaczono również miejsca dla niepełnosprawnych tabliczkami. Jeżeli chodzi o przedsionki, to każdy z członów posiadał dwa duże przedsionki, przy których znaleźć można było schody dla obu pokładów. Schody środkowe prowadziły na górny pokład, a po bokach schody, które prowadziły na pokład dolny. Rzeczą teraz niespotykaną było to, że drzwi nie posiadały blokad, tak więc można było je otworzyć również podczas jazdy pociągu, co było bardzo niebezpieczne. W skrajnych przedsionkach znaleźć można było miejsca dla podróżnych z większym bagażem. Po czasie miejsca te były używane do przewozu rowerów. Przejdźmy teraz do okien, które były dość charakterystyczne. Na górnym pokładzie były one łamane. Górna część okna była stała, a dolna w co drugim oknie była opuszczana za pomocą mechanizmu sterowanego pokrętłem z korbką, czyli tak zwany korbotronik znany z samochodów. Na dolnym pokładzie w krańcowych przedsionkach i toaletach również okna były dwuczęściowe. Dolna część była stała, a górna uchylna oraz posiadała blokadę, która umożliwiała położenie ich w jednej pozycji odchylenia. Górna część natomiast została skonstruowana tak, aby uniemożliwić wychylanie się, dlatego okna na dolnym pokładzie służyły jedynie do wentylacji składu. W przedziale służbowym przednie okna były stałe, a boczne obsuwane od góry, tak aby kierownik mógł nadawać sygnały. Ich eksploatacja została zakończona w roku 2018. Były one sporą częścią historii polskiego PKP i z pewnością wielu z Was ma z nimi wspomnienia, którymi możecie podzielić się w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do następnego.